24 października radar Tanga wykrywa inny korwój. 12 statków płynie z Sasebo w Japonii. Strzeże ich 5 okrętów. Konwój płynie w szyku liniowym. Słabo chroniony konwój nie jest zagrożeniem, lecz gratką. Rozciągnięta formacja oznacza, że niektóre statki nie są chronione. O'Kane zastanawia się, co kieruje dowódcą konwoju. Dlaczego nie zgrupował statków inaczej, by zwiększyć ich bezpieczeństwo? W końcu uznaje, że Japończyk chciał zapewnić jednostkom możliwość swobodnej ucieczki w razie ataku amerykańskiego okrętu podwodnego. O'Kane'owi zostało 11 torped Mark 18. Chce wystrzelić jak najwięcej, zanim konwój się rozproszy. Musi opracować plan ataku. 2/3 naprzód. O'Kane chce wpłynąć między dwa rzędy japońskich okrętów. Kiedy zbliża się do konwoju, jego okręt zostaje zauważony. Chce zaatakować, zanim nadpłynie eskorta. Przygotować się. Bierze namiar, strzela. Ognia. Piątka poszła. Kolejny statek znowu strzela. O'Kane strzela w 5 statków. Potem pojawia się niszczyciel. Wycofuje się. Zostały mu tylko 2 torpedy. Jeden z trafionych statków nie tonie. Lekko się zanurzył, ale nie idzie pod wodę. Może załoga zdołała zatkać dziurę? Może uda im się uratować statek? Eskorta osłania uszkodzoną jednostkę od morza. O'Kane postanawia dobić ją od strony lądu. Pora zmienić pozycję, wypić kawę, załadować 2 ostatnie torpedy. Potem znowu można atakować. Słowa mentora motywują O'Kane'a. Marsh Morton mawiał: wytrwałość, Dick. Atakuj, aż spoczną na dnie. O 2:30 Tang zajmuje pozycję. Płynie 2/3 naprzód. Nowy namiar. Piątka gotowa. Ognia. O'Kane odpala swoją 23. torpedę. Załoga przygotowuje 24. To ostatnia. Jej wystrzelenie oznaczać będzie koniec patrolu. Wszyscy wrócą do San Francisco. Spędzą jakiś czas w Kalifornii. Odpoczną. Muszą tylko wystrzelić ostatnią torpedę. Ognia. Poszła. Ostatnia torpeda odpalona. Załoga wiwatuje. Wszyscy czują ulgę. Ktoś krzyczy, żeby wracać na potańcówkę. Nie mają już torped. Patrol skończony. Ale chwilę później dzieje się coś złego. Dick O'Kane jest na mostku. Widzi, że mają poważny problem. Torpeda nie trzyma kursu. Ostatnia torpeda zaczęła robić zwrot. Innymi słowy, zawracała w kierunku okrętu. Ważącą niemal 1,5 tony torpedą kierują stery pionowe. Ale zacięły się. Zamiast przyjąć nowy kurs i płynąć w kierunku celu, torpeda zaczyna zawracać. Blisko 260 kg materiałów wybuchowych pędzi szybciej niż okręt podwodny. O'Kane widzi fosforescencję. Wygląda to jak ogon komety. Może określić kurs torpedy. Z przerażeniem patrzy, jak zmierza prosto na niego. Torpeda uderzy w lewą burtę Tanga. Okręt podwodny ma długość boiska futbolowego. Kapitan ma tylko 10 sekund, by zejść z kursu torpedy. Tang i inne okręty tego typu były duże i przez to nie tak zwrotne jak mniejsze jednostki. Cała naprzód.
O'Kane natychmiast nakazuje całą naprzód i ostry zwrot w lewo. Musimy uciekać. Czekaj! Dwadzieścia sekund po odpaleniu ostatniej torpedy. Jej głowica rozrywa kadłub tanga. Torpeda trafia w rufę. Przez olbrzymią wyrwę natychmiast wdzierają się masy wody. Marynarze z tych przedziałów giną od wybuchu albo toną.